Nowy rok, nowe formaty, ale też dobrze znane formaty. Niedawno wróciliśmy do Bytowskiego Live Parku. Dzisiaj wraca Bytowska Gadka. Moim gościem, no i Państwa też gościem, jest piłkarz oraz koordynator do spraw szkolenia młodzieży MKS Bytowi Bytow, Krzysztof Bąk. Witam Ciebie, Krzysztof. Witam. Dzisiaj porozmawiamy nie o tym, z czego jesteś najbardziej znany, czyli z Twojej funkcji piłkarza, ale skupimy się bardziej na tej kwestii koordynatora do spraw szkolenia młodzieży. Zacznę od takiego pytania. Jak to jest w ogóle łączyć te dwie funkcje? To jest trudna sprawa? Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to nie jest aż takie trudne, ale z drugiej strony, jako że no, co dzień żyję w Gdańsku i tam mieszkam, to mimo wszystko jestem ograniczony dosyć mocno czasowo. I nie zawsze mam możliwość bycia tu na miejscu, więc lwią część rzeczy trzeba załatwiać na zasadzie telefonów, SMS-ów, maili i tego typu spraw, aczkolwiek na razie to, co trzeba było załatwiać, tak nam można powiedzieć, od ręki, udawało się to robić w miarę szybko, więc jakoś tam dajemy radę. Mówię ogólnie dajemy, bo tutaj też mówię ze strony klubu, dużo osób jest zaangażowanych, trenerzy, nie trenerzy i my dajemy radę, bo to jest kwestia tego, żeby wszyscy ciągnęli w jedną stronę. Też myślę, wiele osób ciekawi, jak w ogóle wygląda taka praca koordynatora do spraw szkolenia młodzieży w naszym klubie. Znaczy, patrząc na to, jak to powinno wyglądać, to jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Mamy na to, jak chcemy, żeby funkcjonowała nasza akademia i wszystkie grupy juniorsko-młodzieżowe, mamy na to jakiś tam plan. I w tej chwili no, gdzieś tam są rzeczy, które są priorytetem i nad tym pracujemy głównie zarząd, bo pewne rzeczy typu umowy na przykład z klubem U2 i tego typu rzeczy, to są sprawy papierkowe, które muszą się dogadać osoby zarządzające jednym i drugim klubem, żeby to miało wszystko ręce i nogi, żeby jedni i drudzy byli zadowoleni z takich formalnych tutaj spraw, a my później ze strony spraw szkoleniowych będziemy musieli to spiąć jakby do kupy, aczkolwiek no mówię, też myślimy bardzo mocno o tym, żeby otworzyć SMS, ale to też z drugiej strony to są sprawy już w gminie, i szkoły, dyrektorzy i tak dalej, więc to są rzeczy, które są, można powiedzieć, ponad nami, trenerami bądź mną i to prezes z dyrektorami danych szkół, czy z dyrektorem danej szkoły musi się dogadać, musi jakąś tam wypracować formę, która będzie dla jednej i dla drugiej strony zadowalająca i podpisywać wszystkie papiery, rzeczy formalne, papierkowe, a później, tak jak powiedziałem też w ramach tutaj współpracy ewentualnej z U2, my będziemy wdrażać system bądź pomysł, w jaki sposób byśmy chcieli, żeby to sportowo wyglądało. Już wspominasz o współpracy z U2. To chyba jest dobry krok w stronę rozwoju akademii, aby bardziej zacieśnić tę współpracę między tymi dwoma klubami. No i ja tak uważam i myślę, że wszyscy, którzy się interesują i którzy mają na jakby w dobre imię klubu i tych chłopców, którzy tutaj trenują w Bytowie, i na ich przyszłość dosyć dużo przykładają wagi, to myślę, że tak, bo w związku z tym, że Bytów jest mimo wszystko zbyt małym miastem, żeby jeszcze w tej dziedzinie rywalizować ze sobą. Jest nić porozumienia z jednej i z drugiej strony, która na tą chwilę prowadzi do już praktycznie ostatniego finalizowania wszystkich spraw, o których mówiłem, czyli papierkowych, jakichś tam kontraktów, umów, które zabezpieczają, tak jak wcześniej też powiedziałem, obie strony, tak żeby każda ze stron była świadoma tego, na co się pisze, ale też jakie może mieć priorytety i plusy z tej współpracy. To jest normalne, bo nikt tutaj nie będzie gdzieś tam pracował tylko po to, żeby po prostu, żeby było fajnie, tylko gdzieś każdy chce mieć swoje jakieś tam później bonusy, można by tak rzec.
I no już jesteśmy tutaj blisko tego, więc mam nadzieję, że dojdzie do tego w związku z tym, że no fajnie by było, żeby ten plan na przyszłość był jednotorowy, a nie dwutorowy, U2 Bytów swoje, MKS Bytowia Bytów swoje. No, myślę, że to nie przyniesie tyle plusów, co kooperacja, współpraca i dążenie obu tych podmiotów do jednego celu. Bourbon Pub jest jednym z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców naszego miasta, gdzie przy wybornych alkoholach mogą miło spędzić wieczór. Gdy tylko będzie to możliwe, zapraszamy do odwiedzenia lokalu naszego sponsora. Wiem, że teraz czasy są bardzo trudne, jest sytuacja ta pandemiczna. Jak ogólnie wygląda teraz sytuacja ze szkoleniem naszej młodzieży właśnie w tym trudnym okresie pandemii? No akurat do niedzieli były zawieszone zajęcia dzieci, ale od poniedziałku wznowiliśmy te treningi. Na tą chwilę aura jest dosyć kapryśna, więc zdecydowaliśmy tutaj z trenerami, żeby chłopcy mieli zajęcia na hali. Tu nieopodal w szkole bardzo fajna hala, duża, przestronna, można powiedzieć, że zapewniająca wszystkie warunki do tego, żeby fajnie się można było rozwinąć. Tego typu treningi też są ważne, bo boisko boiskiem, ale takie czucie piłki i gra na małej przestrzeni w każdym wieku jest bardzo ważne, bo mimo wszystko to chodzi o to, żeby jak najlepiej operować piłką, więc tak przez najbliższe kilka tygodni będziemy tutaj chcieli, żeby dzieci trenowały na hali. Jeśli pogoda pozwoli, no na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale kiedy będzie można przejść, to będziemy się starać już jak najszybciej przejść na zieloną murawę, bo mimo wszystko fajnie jest trenować na hali, ale to tam dzieci będą się najwięcej uczyły, czyli na zielonej trawie, murawie, więc i będziemy do tego dążyć, żeby tu mieli trochę przyjemności, zabawy, ale tam już do pracy wrócą, kiedy też pozwolą warunki, bo tak jak my trenowaliśmy teraz z pierwszą drużyną przy mrozie minus 14 czy 12 stopni, to no to nie, to nie ma, tam nie ma przyjemności dla tych chłopców, mimo że oni przychodzą się bawić w lwiej części, tak, ci młodzi, to nie, no to trzeba po prostu im zapewnić godne warunki ku temu, żeby oni czerpali z tego przyjemność, chcieli trenować, chcieli przychodzić, a później dopiero gdzieś ta praca w starszym wieku będzie miała już na zasadzie, na zadaniu to, żeby gdzieś tam się uczyli już stricte piłkarskiego rzemiosła. No właśnie, a ile jest tak mniej więcej, plus minus zawodników w naszych grupach juniorskich? Jest takie spore zainteresowanie, trenowanie w naszym klubie? No w tej chwili mamy 5 drużyn. Ja nie liczę drużyny drugiej, tak, bo tam już są praktycznie chłopcy, którzy są brani pod uwagę ewentualnie pod pierwszy zespół. To mamy 5 drużyn, 6 trenerów, którzy prowadzą te wszystkie zespoły. Około 130 chłopców w tej chwili uczęszcza na zajęcia. Wiadomo, to jest różnie od choroby, nie choroby i tak dalej, tak, ale to jest taka grupa mniej więcej, która jest w naszym klubie i no i właśnie też tu ta liczba mówi o tym, że gdybyśmy zaczęli współpracę z U2 Bytów, to tych drużyn byłoby więcej, tych chłopców byłoby więcej, ta ilość trenerów, ilość jednostek treningowych i wszystko, co za tym idzie, byłoby podwojone na przykład, tak? I nawet gdyby tak szybko matematycznie liczyć, podwajamy te wszystkie liczby, o których mówiłem na początku, no to jest dużo więcej materiału, dużo więcej treningów, dużo więcej jakości, no i też szans na to, żeby ci chłopcy naprawdę zasilili pierwszy zespół za kilka lat. To nie będzie za rok czy za dwa, tylko naprawdę to kilka ładnych lat potrwa, aczkolwiek no po to gdzieś zaczynamy iść w tym kierunku, żeby za kilka ładnych lat Bytów miał swoich wychowanków w pierwszej drużynie, którzy będą stanowić o sile tego zespołu. Gdybyśmy tak jeszcze spojrzeć wstecz na te kilka miesięcy, w których jesteś już koordynatorem do spraw szkolenia młodzieży, to co twoim zdaniem udało się przez ten krótki, co prawda, czas zrobić tutaj? No to już wspomniałem, tak? Prezesi wstępnie, ale są już na końcu tej umowy z U2, która by nam otworzyła możliwość nie rywalizowania, tylko współpracy razem.
i dążenia do tego, żeby ci chłopcy mogli grać w jednej drużynie, a nie przeciwko sobie w Bytowie. Na pewno to podniesie jakość, to podniesie jakby siłę danych drużyn i co za tym idzie, na pewno będzie to miało przełożenie na lepsze wyszkolenie danych zawodników. Po drugie, też już prezesi, nasz zarząd był na spotkaniach, które miały na celu ustalenie i dogadanie się otwarcia SMS-u, który jakby nie patrzeć daje możliwość treningów w dużo szerszej grupie, to raz, a dwa, w dużo większej ilości godzin tygodniowo, bo to te treningi są codziennie, bardzo często dwa razy dziennie i one są, zamiast WF-u jest trening stricte piłkarski. Można w szkole wprowadzić zajęcia innych dyscyplin sportowych, gdzie no kiedyś to dzieci przychodziły wszechstronnie rozwinięte, ogólnie rozwinięte, tak, bo były trzepaki i tego typu zabawy na podwórku. Teraz jest to trochę inaczej, trochę to niestety, można powiedzieć, po części umiera, a no i tych chłopców trzeba, a może w przyszłości dziewczynki, no na razie mówimy o chłopcach, też rozwijać koordynacyjnie, ruchowo na podstawie zorganizowania też zajęć na bazie innych dyscyplin sportowych, tak jak pływanie, tak jak sztuki walki typu judo bądź tego typu rzeczy, tak? Uczymy się padać, uczymy się przewracać, co też jest bardzo ważne. W pływaniu jest to ogólnorozwojowy trening dla całego ciała, tam nie ma wyselekcjonowanych mięśni, które pracują, tylko pracuje całe ciało i właśnie idąc tym tokiem SMS pozwoli nam szybciej, bardziej, mniej bezboleśnie, znaczy bardziej bezboleśnie i prędzej trenerom dać taki przegląd tego, co dana grupa może robić, co łatwiej się, że tak powiem, przystosuje do danych ćwiczeń i nie będzie trzeba na treningach stricte piłkarskich ich jeszcze do jakichś tam rzeczy gdzieś tam przysposabiać, bo będziemy mieli to już w szkole, tak? Więc to na pewno też jest bardzo duży plus. No i na pewno dużo nam nie zabrakło, to już nie z przyczyn do końca naszych, ale byliśmy blisko ku temu, żeby gdzieś wystąpić o gwiazdki w certyfikacji PZPN-u. Startowaliśmy po srebrną. No nie do końca nam się w tym roku udało, bo tam mieliśmy ograniczony czas, plus papierologia była tak zagmatwana, że nie zawsze zdążaliśmy na czas wszystko załatwić, ale było blisko, więc mamy teraz już taki dosyć duży bagaż doświadczeń ku temu, żeby w następnej edycji, gdy zrobi to PZPN, naprawdę dostać tą gwiazdkę, która pozwoli nam dostać dodatkowe finanse dla szkółki, akademii, a co za tym idzie dla chłopców, a dwa, że no gdzieś tam ten prestiż na pewno w rejonie się podniesie, więc no było blisko, ale no niestety gdzieś czegoś tam zabrakło. Wspominałeś już o kilku takich pomysłach na rozwój, ale też byłeś w kilku zespołach, takich jak Lechia, no byłeś w dwóch zespołach poza Bytowią, Lechia i Polonia. I jak myślisz, co można byłoby ewentualnie przenieść na nasze tutaj podwórko z takiego, powiedzmy, szkolenia młodzieży, co zauważyłeś może tam, a co tutaj może mogłoby być też wdrożone? No to są właśnie te pomysły, o których ja mówiłem. Tutaj prochu się nie wymyśli w tej kwestii, ale ja pamiętam z mojego doświadczenia, gdzie chodziłem do szkoły, akurat to było liceum, ale to była szkoła stricte zrobiona pod treningi nasze. Były lekcje łączone razem z treningami. To było tak wszystko zaplanowane i złożone, że my mogliśmy spokojnie, bezproblemowo trenować wielokrotnie 8 razy w tygodniu po 1,5-2 godziny. W międzyczasie mieliśmy lekcje i to było tak połączone, właśnie był basen, były różnego rodzaju inne sporty, które właśnie mówię, rozwijały nas też nie tylko pod względem sportowym jako piłkarza, tylko też ogólnorozwojowym jako sportowca. I to na pewno pomagało mi i chłopakom, z którymi trenowałem. Teraz patrząc w Lechii, mój syn trenuje, on ma 12 lat, trenuje właśnie w akademii i też właśnie oni mają zrobioną szkółkę pod szkołę. Na pewno duży plus jest też taki, że rodzice mają spokój, bo dzieci mają treningi, szkołę, wracają do domu i mają czas, żeby się
jakby skupić na nauce, bo no, umówmy się, masz 100 zawodników, przyszłych zawodników, tak, z tych, którzy mamy u nas 130, niech 3-4 z nich będzie grało zawodowo w piłkę, to będzie naprawdę bardzo fajny wynik, oby było więcej, ale taka jest mniej więcej średnia i ci chłopcy muszą i tak skupić się na nauce. Nauka powinna być mieć pierwszeństwo przed sportem. Dopiero sport ma być dodatkiem, aczkolwiek jeśli się uda, a my tak chcemy zrobić, żeby to było połączone jedno z drugim, tak zwane przyjemne z pożytecznym, no bo też nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na to, że no dobra, jakoś to będzie, bo nie, do tych chłopców trzeba też zachęcić. No, jesteśmy w takim roku czy w takim czasie, że no niestety ta pandemia bardzo mocno podcina nam skrzydła, bo mieliśmy bardzo fajne pomysły na to, żeby wrócić do uczestnictwa w WF-ach i w lekcjach WF-ów w szkołach zawodników pierwszego zespołu, przez co byśmy też tych chłopców zachęcali do tego, żeby przychodzili do naszej akademii, żeby oni zainteresowali się bardziej sportem i żeby wiedzieli, gdzie jest nasz klub, gdzie poprosić, żeby rodzice ich przyprowadzili, no ale niestety wyszło na to, że ani nie mogą przyjść na trybuny, obejrzeć meczu, ani nie mogą tak jak kiedyś wyprowadzić z pierwszego zespołu, tak? Bo też bywało tak, że nas wyprowadzali na mecze, nie możemy my do nich przyjść na lekcje WF-u i jesteśmy tak troszeczkę ograniczeni w tym jakby aspekcie, że ciężko nam wyjść do tych chłopców, żeby ich zachęcić do siebie i do przyjścia do klubu, no ale no, myślę, że to mam nadzieję w najbliższych miesiącach już w końcu ustanie. Te szczepionki nie tylko gdzieś tam spowodują, że ta pandemia wyhamuje i wróci normalność, a co za tym idzie, otworzy nam możliwość, żeby wprowadzić pewne pomysły, których mamy już od jakiegoś czasu, ale jesteśmy ograniczeni, bo te lockdowny i wszystkie inne ograniczenia powodują, że nie jesteśmy w stanie być tam, gdzie byśmy chcieli. Wspomniałeś o tym powrocie do normalności, to po tym powrocie do normalności chyba też fajną sprawą tutaj dla młodych bytowiaków byłoby zorganizowanie takiego turnieju pod szyldem Bytowi, bo takiego czegoś tutaj w Bytowie od dawna nie było. To chyba byłoby coś, co mogłoby zachęcić też tych młodych chłopaków. No na początku myśleliśmy o tym, żeby właśnie wyjść do szkół. Później, jak ci chłopcy już by gdzieś tam byli zaszczepieni tym sportem w taki czy w inny sposób, to na pewno my chcemy też, żeby Bytowia była kojarzona w rejonie i w regionie jako naprawdę prężnie rozwijający się klub. To będzie szło powoli, ale mimo wszystko do przodu i mamy takie plany, żeby już w normalnych czasach, w tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, się nie da tego zrobić, żeby robić cykliczne turnieje. Najpierw dla drużyn tutaj z bliższej odległości Bytowa, a później już może z całego województwa albo z całej Polski. No to niestety się nie da tak zrobić tak tego, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo to musi być na to plan, musimy to zrobić spokojnie, systematycznie, ale co za tym idzie z głową, bo sparzyć się można bardzo szybko, a to nie o to chodzi, żeby się sparzyć, tylko żeby to robić sensownie. I powoli, czym dalej w las, tak jak ta kula śniegu spadająca gdzieś tam z góry, czym dalej w las zwiększa i zwiększa swoją objętość, to my będziemy chcieli zwiększać swoją objętość, jeśli chodzi o to, z jakiego rejonu będziemy zapraszać drużyny przyjezdne. Sam jesteś rodzicem, tak jak wspominałeś. Też nie możemy zapominać o tym, że ważna część szkolenia młodego chłopaka to też jest mimo wszystko rodzic. Na to właśnie rodzice powinni zwrócić, bo też wiemy, że rodzice bywają różni i to ciśnienie na młodego zawodnika też chyba nie jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o jego szkolenia, o jego rozwój piłkarski czy też sportowy. Tak, no wiele dokumentów, wiele opracowań bądź po prostu artykułów w książkach, w czasopismach bądź w internecie mówi o tym, że bardzo często to rodzic jest takim największym, może nie zagrożeniem, bo każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, tak, ale takim hamulcowym dla dzieci, ja nie mówię tylko o piłkę nożną, ale mówię o wszystkich innych dyscyplinach, bo rodzic chce, żeby syn czy córka była najlepsza i bardzo mocno ciśnie, a to nie tędy droga. My musimy dać temu dziecku taką swobodę, żeby to trening był dla niego zabawą, żeby on to, on mówię tutaj, bo mówimy o akademii, czyli o chłopcach, chciał sam przychodzić, robił to ze szczęściem, z uśmiechem na twarzy,
A bardzo często ja się też spotkałem z takimi reakcjami, chodząc na mecze mojego syna, pojawiają tacy rodzice, którzy stoją przy linii i krzyczą, strofują, wymagają, ochrzaniają dziecko i tak dalej. I to zamiast mieć z tego przyjemność, czerpać z tego radość, to dziecko jest bardziej zestresowane niż na klasówce w szkole. No i to nie jest droga, którą byśmy chcieli iść. Bardzo często pojawiają się takie sytuacje, że po prostu rodzice mają zakaz wstępu na treningi. I to uważam, jeśli jest grupa normalna, która nie reaguje, tylko sobie stoi z boku i obserwuje, ja nie widzę problemu, żeby sobie rodzice patrzyli, jak dzieci trenują. Ale jeśli są niesubordynowane osoby, których nie da się okiełznać w sposób normalny, to trzeba po prostu wprowadzić zakazy, które niestety dla rodzica będą takie, że ale nie umiesz po sportowemu, no to nie będziesz w ogóle przychodził na boisko, no bo mimo wszystko dzieci mają, to są jeszcze dzieci, to oni mają czerpać z tego radość, a piłka nożna to jest tylko dodatek, który ewentualnie będzie w przyszłości dla nich może sposobem na życie, ale na pewno nie w tej chwili. Wielokrotnie zdarza się tak, że 16-17 jest mega talentem, gra w reprezentacjach Polski, jeździ po świecie na różne testy, bo go chce pół Europy. Okazuje się, że 2 lata później nie gra w piłkę, bo czegoś mu brakuje, więc nie mówmy, że jak mając 10-12 lat, my mamy w domu reprezentanta Polski, bo na pewno nie możemy w tym wieku powiedzieć, że to jest. Możemy powiedzieć, że to jest chłopiec, który ma talent, który może grać piłkę, ale nie możemy powiedzieć, że to już jest na pewno chłopiec, który będzie czerpał z tego zyski, jeśli chodzi o zarobki i tak dalej, w wieku dorosłości. Jeszcze tak powoli podsumowując tę całą naszą rozmowę, to niewątpliwie mamy jakiś plan na rozwój. Chyba też możemy uspokoić rodziców, że dla Bytowi ważną częścią też są grupy juniorskie, a nie tylko pierwszy zespół. No na pewno, dlatego też te wszystkie ruchy, które już będę się powtarzał po raz kolejny, ale to są rzeczy, które są bardzo ważne, są, można powiedzieć, w tej chwili kluczowe. Jeśli chodzi o grupy tych chłopców młodszych, tak? 8, 9, 10 lat młodszych bądź ciutek starszych, no to jest właśnie to, żeby nie było rywalizacji w Bytowie między sobą, tylko żeby był jeden klub, który szkoli w jednym kierunku, czyli U2 Bytów i Bytowia, żebyśmy się połączyli, dogadali, w jaki sposób to ma być zrobione i ciągnęli, tak jak wcześniej mówiłem, w jednym kierunku, plus później w starszych rocznikach ten SMS, który pozwoli nam już oszlifować te diamenty i wprowadzić ich do drugiego zespołu, a później, co za tym idzie, do pierwszego, po to, żeby grali i zdobywali nam bramki, punkty i radość rodziny swojej, znajomych i wszystkich kibiców tutaj związanych z Bytowią, więc na pewno to było przez lata troszkę zaniedbane, dlatego też w tej chwili tylko jest 5 drużyn. Nie możemy powiedzieć, że jest aż 5 drużyn, jest tylko 5 drużyn, ale połączając to wszystko z 2 kluby razem do kupy, zrobi się dużo większa ilość chłopców, drużyn, trenerów i tak jak już też znowu powiem, że się będę powtarzał, ale co za tym idzie, to wszystko spowoduje, że ta jakość i ta praca będzie na wyższym poziomie i da dużo więcej korzyści obu stronom, a w szczególności patrząc na dzieci, to im da to najwięcej satysfakcji. Myślę, że mieliśmy tutaj kilka dzisiaj ciekawych konkretów na temat bytowskiej szkółki i całego naszego rozwoju. Ja dzisiaj za tę bytowską gadkę bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Tobie, Krzysztof. Dziękuję bardzo. Dziękuję również ja, dziękuję Państwu, Krystian Błank. Raz jeszcze dziękuję Pubowi Bourbon za udostępnienie lokalu. Było nam bardzo miło gościć u Was w lokalu Bourbon. Zapraszamy tutaj, kiedy tylko będzie taka możliwość, kiedy skończy się lockdown i kiedy będzie tylko możliwość odwiedzenia pubu Bourbon. Ja za dzisiaj jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.